Cześć, siema, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj na aferze specjalne życzenie, oj, przyznam szczerze, nie pamiętam nazwy użytkownika, bym musiał sprawdzić w PW, ale prosił, miałbym przypomniał, jak wyglądał album z naklejkami, album Champions League 2012-2013, wydany przez Panini oczywiście. To jest mój taki album roboczy, w zasadzie album, który przechodzi z rąk do rąk, jest prezentowany, pokazywany, dlatego jakość i stan tego albumu niestety nie jest rewelacyjny. Mam też takie albumy, które trzymam sobie w foliach same niewyklejone, plus naklejki, które też są pochowane. Troszeczkę trudno będzie pokazywać tutaj te naklejki z tego względu, że robimy to przy sztucznym oświetleniu, ale zobaczcie, mamy tutaj takie logo Panini na pierwszej stronie, mamy logo też Champions League, takie bardzo fajne, srebrne. Mamy też podwójną naklejkę dotyczącą rasizmu. Stop rasizm. Mamy oficjalną piłkę finałową Champions League 12-13. Mamy też tutaj puchar, tak wyglądał puchar. No i lecimy, tutaj są komplety zawodników. Nie wiem, czy pokazywać je wszystkie, natomiast no, mamy tutaj cały zestaw FC Porto. Łącznie z kartą srebrną. Kolejną, poczekajcie, może to zrobię tak, żeby... O! Trochę się odbija. Jakbym to zrobił tak, to będzie ciemno, nie? Ale będzie lepiej widać, dobra. Bo tak te srebrne karty się odbijają. On tak zrobię. Mam nadzieję, że osoba, która prosiła mnie o to, żeby to zaprezentować, będzie zadowolona. Mamy tutaj Dynamo Kijów. Mamy tutaj Andriego Jarmolenko na karcie srebrnej. Jarmolenko, który był dobrą kartą Rising Star podczas Euro. Mamy teraz klub z Paryża. Tutaj oczywiście nikt inny, a jak nie Ibrahimowicz na karcie srebrnej. Dynamo Zagrzeb. Zagrzeb, nie Zgrzeb. Sam se Zgrzeb szalony, to jest Zagrzeb. I tutaj mamy Samira. Arsenal, oczywiście Wojtek Szczęsny tutaj u góry, Herb logo też jest kompletne. Mamy tutaj Łukasza Podolskiego, Lukasa jak to woli, na srebrnej karcie Schalke. No i tutaj Huntelaar, który czasami jest nadawcą, adresatem świetnych bramek. Olympiakos, Montpellier, strasznie dużo naklejek jest z Montpellieru. Pamiętam, że i jeszcze raz, że kart było dużo, dużo mniej. AC Milan, tutaj Boateng, mamy też Szerawi, Zenit. Wow, jaki stary klub, 1925 rok. I tutaj Anderlecht, jeszcze starszy, 1908. Biglia tutaj występuje na karcie srebrnej, na klejce srebrnej. Malaga to tutaj oczywiście Saviola. Też stary klub, bardzo stary, 1904. 1902, Real Madryt i tutaj oczywiście boski Cristiano Ronaldo. Mamy też dużo tuzów, takich jak na przykład Karim Benzema. Mamy tutaj Alonso. Wow, chyba nam się album oderwał. Mamy Ramosa chociażby. Mamy tutaj Manchester City, 1880, miazga. Ajax, 1900 rok, Eriksen, też dobry zawodnik. BVB, tutaj Mats Hummels, mamy oczywiście też Polaków, mamy Lewandowskiego, Błaszczykowskiego, jest też Piszczu. 909. Chelsea 905. Wszystkie te kluby mniej więcej powstawały w tym samym czasie. Tutaj John Terry na srebrnej naklejce. Mamy tutaj Szachtar Donieck, troszeczkę młodszy klub, 1936. I tutaj mamy Dario Srnę na naklejce srebrnej. Juventus. I tutaj oczywiście Pirlo, Juventus, 1897 rok. Świetny wynik.
tutaj mamy zespół duński, nie będę go wymieniał, ale zobaczcie, zespół powstał dopiero w 2003 roku. Bayern 1900 rok, Filip Lam na srebrnej naklejce. Mamy też Walencję 919. Wow. Tutaj mamy Lille. Nie wiem, nie znam tego klubu, przyznam szczerze. Los Lille. Nie mam pojęcia. W każdym razie klub powstał w 1944 roku podczas wojny. Nieźle się Francuzi bawili. Białoruś, Borisów. 996 rok. Mamy tutaj Barcelonę 1899. Tutaj jeszcze świętej pamięci Tito Villanova, facet, który wymieniany był wtedy trenerem, nie był wymieniany, był trenerem, niestety już go z nami nie ma. Oczywiście Messi na karcie srebrnej. Mamy tutaj Benfica 904. Mamy tutaj Spartaka, Spartak 1922. Celtic, zobaczcie jaki stary klub, 1888 rok. I tutaj mamy Jamesa Foresta. Manchester 1878, chyba najstarszy klub z tych, które tutaj są. Oczywiście Runaj na srebrze. Braga 921 i tutaj jest Alan. Baba Galatasaray 905 rok. Melo. I tutaj Cluj. Rumuński zespół 1907 rok. Kadiu, nie wiem jak się czyta to. Tutaj mamy jeszcze też naklejkę z damskim pucharem. Mamy też tutaj naklejkę obrazującą kobiecy futbol. O, na koniec informacja, stop rasizm. Tak to wyglądało. Fajny, dobry album, troszeczkę podniszczony, ale jest. Dzięki za oglądanie tego filmu, zapraszam na kolejne. Pozdrawiam was serdecznie, szalony kolekcjoner. Cześć!